Cały tydzień dziewczyną powtarzałem, że co w mojej opinii się potwierdziło, że ślęza jest, że my jako zespół mówię, jeżeli chodzi o jakieś tam granie, jesteśmy lepsi, ale Ślęza ma indywidualności. Dzisiaj te indywidualności mecz wygrały, uważam. To jest następna rzecz. My przegraliśmy deskę praktycznie 56 do 29, przestrzeliliśmy 11 rzutów wolnych i to w meczu na styku nas kosztowało. Druga rzecz, że Ślęza dostała 40 rzutów wolnych. Naprawdę, to rzadko się zdarza. Ale tak jak mówię, gospodarze musieli wygrać i ten mecz wygrali. Dziękuję. Na pewno nasza drużyna jest bardzo zła po tym meczu, dlatego że nasza defensywa była zadowalająca i praktycznie czułyśmy, że ten mecz jest nasz i możemy to wygrać, a gdzieś w końcówce straciłyśmy głupio punkty, wpadłyśmy też w problem z faulami. Dwie zawodniczki zeszły za 5 fauli, no i miałyśmy lekki problem. No, jeśli przegrywa się taką ilością zbiórkę, to i buduje się tyle osobistych, to faktycznie ciężko jest wygrać spotkanie na styku. Lublin postawił nam na pewno bardzo trudne warunki, zresztą spodziewaliśmy się tego, bo znając Krzyśka Szewczyka, widzieliśmy, że to będzie strasznie ciężki mecz dla nas. Chyba najcięższy z tych wszystkich trzech, które do tej pory graliśmy, pod moją wodzą, że tak powiem. Szczególnie, że mecze u siebie zawsze wyzwalają jakieś takie dodatkowe smaczki. Zawsze jest czasem łatwiej, bo niesie kibic, a czasem trudniej, gdy coś nie idzie. Nie zagraliśmy dzisiaj jakichś porywających, myślę, zawodów, ponieważ warunki naprawdę stworzone przez Lublin były bardzo trudne. Jednakże o tym nikt nie będzie pamiętał i cieszmy się z tego, że żeśmy wygrali, bo to jest dla nas najważniejsze. To daje nam w tej chwili dużą szansę na to, żeby awansować do naszych oczekiwanych i wymarzonych playoffów. I dziękuję dziewczynom za to, że mimo tego, iż w pewnym momencie mieliśmy spory problem z graniem, szczególnie z graniem ofensywnym, nie zrezygnowaliśmy, nie poddaliśmy się, tylko do końca próbowaliśmy wyciągnąć ten wynik na naszą korzyść i to nam się udało. Także jeszcze raz brawo dla dziewczyn, bo to jest ich zasługa, że żeśmy ten mecz wygrali. I dziękuję im bardzo. We prepared all week for this game and there's some things that we did very well in the game and there's some things that we didn't do as well as we would have liked. The game was a low scoring game up until the fourth quarter. We have very good players and it's amazing what we can do when we play together. I think that everyone is new on the team, and so when we're preparing for Lublin, there was a lot of changes on and off the floor. And because of the experience that we have, we're able to make the adjustments in pivotal moments of the game. So Coach did a really good job by being patient with us, because all of us have our own character and everyone has everything to say. But at the end of the game, he did a very good job because he's the reason why we won. He led us. And so thank you, Lublin. You guys played well. And I hope that this is just a start of us continuing to play well as a team here. So that's how I feel. And also, we out-rebounded them. If you look at the rebounds, we had 56 rebounds and they had 29. And that makes a huge difference. And just the defense alone is something that we did a better job at this go around. And my teammates in the back, woo-hoo! So yeah, that's what I feel about that.